Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally, Autoracing.pl, Pace Products, producent pomp oleju i systemów suchych misek, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Bartek, kolejna runda FIA CES, tym razem Sternberg i Mistrzostwa Europy. Tak, zgadza się. W tej chwili właśnie jesteśmy w Czechach, w mieście Sternberg. Zawody nazywają się Ece Homo. Najstarsze zawody ogólnie w wyścigach górskich w Europie. Trasa naprawdę bardzo wymagająca jest. Naprawdę w niektórych miejscach mega szybka i trzeba się naprawdę spiąć, żeby w szybkich prędkościach pokonywać zakręty. Bartek, miałeś już małą przygodę dzisiaj na trasie. Tak, delikatnie sobie obrysowałem samochód. Okleiłem się troszkę o barierę, ale wszystko jest w porządku. Powiedz mi, jak czas w klasyfikacji grupy M? Myślę, że nie najgorzej, jak na pierwszy trening, pierwszy mój start tutaj właśnie w Sternberg. Myślę, że nie jest najgorzej. Aczkolwiek jeszcze wiele poprawek naniosę, bo już jestem po oglądnięciu onboardu i mniej więcej wiem, co mam poprawić, gdzie popełniłem błędy, jakie błędy popełniłem. Myślę, że będzie na pewno na następnym podjeździe już będzie szybciej, a co jutro to się okaże. 7,2 km jazdy to prawie dwa razy tyle, co mamy w Polsce. Tak, zgadza się, tylko że tyle, co mamy w Polsce, tylko te trasy w Polsce są troszkę takie inne, bardziej skomplikowane. A tutaj jest w miarę trasa taka oczywista, ona jest trudna, tylko jest z zakrętu na zakręt, jest wszystko tak jakby oczywiste, nie? Trzeba się bardzo dużo tutaj uczyć, żeby po prostu zapamiętać trasę.